kryminalna przeszłość Bartka, Arkadiusz Smoleński, Zem jak miłość powróci. W 1409 roku odcinku M jak miłość Bartek stanie oko w oko z dawnymi kolegami z gangu. Tym razem bandyci ciężko go pobiją i zmuszą, by pomógł im w napadzie na kantor w Lipnicy. Ukochany Uli, Iga Kreft, będzie przerażony, ale ukryje przed nią swoje problemy. Podczas wspólnego spaceru wyzna jednak Uli, że źle zrobiła odchodząc dla niego od policjanta Janka Morawskiego, Tomasz Kolarik. Jak miłość odcinek 1409, poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku, o godzinie 20:55 w TVP2. Przyszłość Uli i Bartka Zem jak miłość stanie pod znakiem zapytania. Zakochani znów będą musieli się zmierzyć z demonami. Bo Lisiecki po wyjściu z więzienia wciąż nie będzie mógł się uwolnić od przyjaciół gangsterów. W 1409 roku odcinku M jak miłość kilku z nich napadnie na Bartka, gdy będzie kończył nocną zmianę w hurtowni. Brutalnie pobity Lisiecki nie będzie miał wyjścia, weźmie pistolet i zgodzi się pomóc im w napadzie na kantor w Lipnicy. Przed wyjściem z siedliska na kolejne spotkanie z bandytami, w 1409 roku odcinku M jak miłość, Bartka zaczną dręczyć wątpliwości. Nie powie Uli o tym, że wpakował się w tarapaty, ale jednocześnie będzie chciał się z nią pożegnać. Wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć. Twoje kłopoty są moimi kłopotami. Zapewni go Ula. Ula, bardzo cię kocham, a zresztą muszę sobie poradzić sam. Muszę, rozumiesz? Czasami myślę, że byłabyś szczęśliwsza z tym swoim mundurowym. Powie Bartek, świadomy tego, że znów naraża Ulę na niebezpieczeństwo. Takiej bzdury to dawno nie słyszałam, zdenerwuje się Ula. To nie są bzdury, to prawda. Czysty układ, gość jest w porządku. Nie to co. Obiecaj mi, że cokolwiek się stanie, nie będziesz myślała o mnie źle. Weź ty mnie nawet nie denerwuj, nie ma czym. Gadasz, jakbyś się wybierał na tamten świat, Bartek. Różne przypadki chodzą po ludziach. Chcę, żebyś wiedziała, że zawsze byłaś dla mnie najważniejsza. Powie Bartek. I jeszcze tego samego wieczoru weźmie udział w napadzie. Zanim jednak w 1409 roku odcinku M jak miłość przestępcy zaatakują lambard, Lisiecki uratuje właściciela. Każe mu wezwać policję i uciekać. Dawni koledzy mu tego nie wybaczą. Sami wymierzą mu sprawiedliwość. Bartek zostanie postrzelony w nogę. Z krwawiącą raną cudem dotrze do siedliska. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.